W dzisiejszym odcinku pokażemy wczorajszy pierwszy pociąg w sezonie PKP Intercity Intercity Malczewski z Jawicza do Leszna. Przedstawiamy nowe plany, na którym pojedziemy na trasie Rawicz-Szczecin Główny 2 maja, a na koniec do Szczawnicy pojedziemy wyłącznie z klasą 3B. Witam w drugim odcinku Demokracji. Dzisiaj jest pan Kacper. Witam serdecznie. Panie Kacperku, jak życie mija po tygodniowym pierwszym odcinku? Tu się po prostu dekorować mój ogródek i zrobić moją prezentację kolejową, ale właśnie prezentacja kolejowa nie stwierdziła o tym, że była katastrofa pod Szczegocinami, no i zaledwie w okresie dwutygodniowych. Zatem jak pojechałem do Leszna, to inaczej było skutecznie umycie rąk, a właśnie w pociągu to mamy za przed pandemią. Tak więc zapraszam i zaczynamy drugi odcinek Demokracji. Panie Kacperku, po wczorajszym pierwszym sezonie PKP Intercity pociągiem Intercity Malczewski jechaliśmy do Leszna. Opisz, jak wyglądał ten skład, do której wjechaliśmy w wagonie numer 13, tak jak 20 lipca 2021 roku z Rawicza do Krakowa Głównego. No bo tak, sam miałem w tej wagonie numer 13, jak do Krakowa jechaliśmy z mamuszą 20 lipca. Z tym, o świcie w Lublińcu, dojechaliśmy minutę po stoli. No i cieszę się, że bardzo, no naprawdę, tym pojazdem, którym właśnie interesowałem na przykład włożenie pasażerów pociągu Intercity Przemyślenie ze Świnoujścia do Przemyśla, ale również tak, jeżeli bardzo się lubię jeździć pociągiem, to inaczej w międzyczasie pociągiem dojeżdżaliśmy do Krakowa Głównego. A jak właśnie wagonie numer 13 tutaj wygląda? Wagon 13 jest bezprzedziałowy, można tutaj odpocząć za pomocą światła przez całą noc. No i właśnie można poleżeć sobie tak do rana, żeby tutaj nie skusiło za pomocą tego telefonu. Żeby włączyć ten dźwięk, musi być odpowiedni dzwonek wyłączony, powiadomienia też włączone, żeby nie było tutaj dojście do tego hałasu. A teraz Malczewski. Co powiesz o Malczewskiego ze wczorajszego jazdy z Rawicza do Leszna? Z pociągu Gryfin EU160 jechaliśmy 160 km na godzinę w 15 minut. Także tego. Chcesz film? Jasne, z relacji. Zobaczcie, co tam się dzieje na trasie z Rawicza do Leszna z pociągu Intercity Malczewski. Bajanowa, nie? Tak. Tak? Ale nie ma. No to ten bardzo podobny film, który zrobiłem na komórce, ale już niedługo dostanę kamerkę. A teraz przejdziemy do Rawicz Szczecin Główny, którym właśnie w tym odcinku pokazałem prezentację klasy pierwszej, jak jechaliśmy ze Szczecina do Świnoujścia, ale tym razem pokażę skład, jak to wygląda i prezentacja wagonu klasy pierwszej.
jeszcze pokażę relację RARWiewu, w którym właśnie jechałem na odcinku Szczecin-Dąbie, Szczecin Główny. Zobaczcie. Teraz bonusowy odcinek do Szczawnicy, pojedziemy z klasą trzecią B z Drosina. Mam nadzieję, że wycieczka będzie fajna na 22 do 24 maja. Panie Kacperku, proszę powiedzieć, jak to będzie wyglądać ta trasa kolejowa połączonej z Zawiczu do Nowego Targu. Wiem aktualnie stan, że TLK Rozebie z racji Gdynia Główna, Kraków Główny, jeździ przez Kraków Główny, ale też jedzie przez Górny Śląsk. Właśnie chciałem dużo interesować się z wycieczkami szkolnymi z Idrosina, ale tak musiał być. Ale właśnie planowałem jechać samemu do Szczawnicy za 3 lata, ale genialnie, że lubię chodzić po trzech koronach i zwiedzaniem mojego miasta, niż w Zakopanem. Ponadczasowym, kiedy możemy tutaj kupować bilety, już mają zgody na wycieczkę do Szczawnicy, to wolały, żeby Szczawnica była uroczystym wycieczkowym szkolnym. 22-24 maja. Pierwotnie jak w czasie TLK Rozewie będzie jeździł z klasą. Ale to właśnie będzie ogłoszony przetarg i ogłoszona akcja Halo Rozewie 3. Halo Rozewie w 2022 roku było dwa nocne przejazdy. W lipcu i listopadzie. To szczególnie jakiś sposób, który właśnie wycieczka będzie wyłącznie organizowana. Ja się z tym na razie nie znam. Ale znam szczęście, że pan Kacper ma jakieś dowody, ale właśnie z tego wyjazdu będzie tak dobrze skierowany przez inżynierów oraz przewodników. Nowe, wszystkie autobusy, które właśnie będą nowe, to tak zwane autobusy wycieczkowe z Małopolski. Musi powiedzieć Kacper do tego, czy wycieczka będzie bezpośrednie do Nowego Targu, czy z przesiadką do Nowego Targu z Rawicza. Jak sądzisz? Ponadczasowy, kiedy, jak się myślałem po prostu o tym rozkładzie jazdy na 2024 rok. Od Rawicza do Nowego Targu jest N57, czy koleje małopolskie, czy poliregio z N57. Wyjaśnię sprawę, że z Rawicza do Nowego Targu potrafiliśmy jechać z N57. Nie o koleje małopolskie, bo tymczasem na trasie z Krakowa Płaszczowa do Nowego Targu, czy od Krakowa Głównego przez łącznicę, przez Kraków Podgórze i dalej do Kalwarii Zemrzydowskiej Ranczkorony będzie bezpośredni. Jeżeli chodzi o ten modernizację tej linii kolejowych, to jeszcze informowałem po prostu tylko o tej pasażerów, jak korzystają z innej linii połączeń
z Drawicza albo z Krakowa do Zakopanego przez Nowy Targ. Z Drawicza nie ma tutaj możliwości, żeby tutaj połączenie z Drawicza do Nowego Targu nie z koleje małopolskie. To są koleje dolnośląskie i koleje wielkopolskie. Koleje dolnośląskie jeszcze do Wrocławia, a wielkopolskie do stolicy Poznania. Ale właśnie tak miałem sumę, ponieważ planowałem te karuzelie o 3.52, które jedziemy na kadeta. No i po prostu przesiadamy się z Krakowa Głównego do Nowego Targu. I tam będzie lepiej, żeby tam przesiadać się na autobus. Popatrzcie na te zdjęcia. Dwa przykłady z trzech koron i z miasta. Serdecznie zapraszam na wycieczkę do Szczawnicy 22 maja. Pokażę film kolejowego Rawicza, tym razem Rawicki Janka nagrał o 3.50 telka rozrywie, którym pojedziemy na trasie z Rawicza do Nowego Targu wraz z przesiadkami z Krakowem Płaszowem. Proszę Państwa, zobaczcie to materiał. Tak mamy ustalone. Tym razem ustalone, którym właśnie pojedziemy bez kuszetki. Ale więc na to, że bardzo sumerynnie klasa trzecia B będzie się cieszył z tym pociągiem, który ja wymyśliłem. No i cóż, na dziś kończymy demokrację. Zapraszam już za tydzień na odcinek trzeci o godzinie 20. Życzę miłego wieczoru i do zobaczenia, panie Kacperku. Do widzenia, proszę pana. To był pan Kacper i niestety żegnam się z tym, którym właśnie odchodzą z tego telewizorów. Na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia i dobranoc.